Medycyna klasztorna zaczęła się we wczesnym średniowieczu. Wtedy powstały pierwsze książki zakonne, pierwsze receptury. Takim sztandarowym przykładem takiej receptury jest balsam jerozolimski. O tym, jak on wspaniale działa na choroby skóry, na zranienia, opowie nam za chwilę ojciec Marcelin Pietryja, który na temat balsamu jerozolimskiego wie wszystko, dlatego że 15 lat swojego życia spędził na pracy badawczej na ten temat. Początek receptury balsamu jerozolimskiego sięga XVI wieku, co udało mi się dojść takimi szlakami historycznymi, do alchimika Buriego, który prawdopodobnie był pierwszym twórcą tej pierwotnej, jeszcze prymitywnej receptury, później nazwanego balsamem jerozolimskim. Ta receptura doszła z Wenecji poprzez dobre kontakty braci ze współbraćmi z kościołem Wenecji właśnie do San Salvadore, do Świętego Zbawiciela, do tej apteki. Bowiem ta apteka była zaopatrywana głównie drogą morską z Wenecji, to była najkrótsza droga i prawdopodobnie ta receptura doszła w ręce ojców franciszkanów pracujących w Ziemi Świętej. Buri na skutek herezji popadł w niełaskę i w kary kościelnej. Papież Innocenty XI uwięził Buriego, ale żeby ten balsam nie stracił na znaczeniu jakości, nazwał ten balsam własnym imieniem, czyli też był na świecie pod nazwą balsamu Innocentego XI. Bracia, otrzymawszy tę recepturę, ten główny aptekarz Manfred Skuneo, który pracował ponad 40 lat, udoskonalał regularnie, sukcesywnie tę recepturę, poszerzając skład do tego stopnia, że ten balsam produkowany w aptece Świętego Zbawiciela miał aż ponad 30 składników. Co wchodziło w skład tego balsamu? Oczywiście bardzo znane w świecie arabskim różne żywice i wyciągi z tej żywicy. Również balsamy, jak na przykład balsam peruwiański, mirra, kadzidłowiec, to jest taka żywica wypływająca z drzewa, która wysycha, a później te związki zawarte w tej żywicy się maceruje i wyciąga się alkoholem. Oczywiście również w skład wchodził m.in. dziurawiec, arcydzięgiel, związki, które właśnie miały tę zdolność leczenia i odkażania tych ran. Tak, wszystkie te związki, które ojciec wymienił, to są preparaty, to są surowce, które mają działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze. Czyli tak jak już wspomniałem, balsam był przede wszystkim wykorzystywany pierwotnie do leczenia ran, skaleczeń, urazów, zasklepiał te rany dość skutecznie. Wielką rolę odgrywał balsam również w czasie zarazy, która często panowała ze względu na warunki higieniczne w Ziemi Świętej, w Jerozolimie szczególnie. Się okazało, że bracia, którzy spożywali profilaktycznie ten balsam, wychodząc do chorych, opiekując się chorymi, nikt z tych braci nie zachorował na zarazę. Czyli zaczęto stosować go również doustnie po pewnym czasie. Tak, oczywiście dozis w kroplach. Rozcieńczony w kroplach. A jak balsam trafił do Europy? Balsam do Europy trafił poprzez Śląsk. Wówczas ten Śląsk należał, ta część Śląska, do Niemiec. Mianowicie ksiądz Staude, wikariusz parafii w Prudnicku, był pielgrzymem w Ziemi Świętej, gdzie nocował oczywiście u franciszkanów. Tam otrzymał tę recepturę balsamu, którą przywiózł niedaleko Kłodzka i spotkał w Kłodzku na Górze Mariańskiej pustelnika Johannesa Treutlera. Ponieważ ten nie miał środków, z czego by żyć, bo mało tych pielgrzymów przybywało na tę Górkę Mariańską, dał mu tę recepturę z zamiarem, żeby zrobił z niej użytek, zaczął ten balsam produkować, no i sprzedając pielgrzymom, żeby sobie jakiś byt materialny poprawił. Oczywiście Johannes Treutler w 1860 roku tę okazję wykorzystał, ale za bardzo nie, ponieważ nie ma wykształcenia ani farmaceutycznego, ani medycznego, był zwykłym, prostym człowiekiem z trzeciego zakonu, braciszkiem takim. Udał się w Kłodzku do apteki, do Luisa Ambrosiusa, do apteki pod Jeleniem, prosząc o pomoc, żeby ten aptekarz mu tę recepturę zrealizował, jakoś pomógł w wytworzeniu tego balsamu. Oczywiście aptekarz się zgodził, dokonawszy pewnych poprawek. Mówił, że poprawi przez to smak i jeszcze rozszerzy działanie tego balsamu, dodawszy kilka innych składników. No ale Johannes Treutler, pustelnik,
zaczął ten balsam sam wytwarzać na Górze Mariańskiej. I pielgrzymi, którzy przebywali i zaopatrywali się w ten balsam, byli zachwyceni skutecznością, jakością i działaniem tego specyfiku. I rozgłos szybko zyskało i to miejsce, to sanktuarium, jak również i ten pustelnik. Oczywiście jak w takiej sytuacji następują również różne spory. Po pierwsze, ktoś doniósł, powiedzmy dzisiaj, takiego nadzoru farmaceutycznego, że zakonnik wytwarza balsam, lekarstwo, nie mając do tego uprawnień i zgody, i za to został finansowo ukarany, na to są dokumenty. Jakie są dalsze koleje losu tego balsamu? Oczywiście pustelnik podejrzewał, że ten aptekarz z zazdrości zrobił ten doniósł do nadzoru farmaceutycznego i pogniewał się na Ambrosiusa Luisa i udał się do innego aptekarza, Johannesa Schittnego, który prowadził aptekę pod Murzynem, też w Kłodzku. Aptekarz wyraził ochotę i chęć pomocy i podpowiedział, że gdyby obniżyć procentowość tego balsamu i dołożywszy inne jeszcze składniki, można by go stosować doustnie na dolegliwości żołądkowe, jak również na dolegliwości górnych dróg oddechowych. Jest baza, która pokazuje, jak ta receptura wygląda, ale są też różne koncepcje stworzone na bazie balsamu jerozolimskiego. Widzę, że ojciec ma tutaj jakąś taki wytwór, chyba dość historyczny. Dość historyczny. I co się okazało? Ponieważ ciągle trwał spór o ten balsam jerozolimski, jedna apteka wytwarzała balsam pustelnika, druga apteka wytwarzała balsam jerozolimski, Złotego Anioła w Nazarecie. I to jest ten już balsam, który można stosować doustnie, rozumiem, tak? Tak, ten co można i doustnie, i przy wszelkich dolegliwościach żołądkowych i tak dalej. Balsam był produkowany aż do czasów II wojny światowej, gdzie była ograniczona dostawa spirytusu ze względu na machinę wojenną, ciężko było dostać spirytus. Był reglamentowany dla aptek. Jeżeli ta apteka dostała spirytus, robiła ten balsam, tworzyła się wielka kolejka chętnych po ten słynny balsam pustelnika. Jest w tej chwili w świecie 12 receptur tego balsamu, modyfikowane. O tym mówi farmakopea helvetica, jest receptura w tym lekospisie. Szwajcarska farmakopea. Tak. Księga leków wiedeńska, księga praska o tym mówi. No farmakopei polskiej nie spotkałem. No, wiem, mówić, że ojciec prowadził bardzo duże prace badawcze, historyczne zwłaszcza, nad tym produktem. On jest badany, zresztą nie tylko historyczne prace, bo cały czas ten produkt, który wydaje się bardzo archaiczny, dalej nie zdradził wszystkich swoich tajemnic. W tej chwili trwają prace badawcze na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Prowadzi je pani profesor Iwona Wawer i pani doktor Katarzyna Paradowska i badają cały czas z wykorzystaniem najlepszych metod badawczych, tak zwanym NMR-em, jaki jest skład do końca i jakie są interakcje, pozytywne działania tych składników w tymże balsamie. Co badają i skąd się wziął ten materiał badawczy? Otóż szukając ciągle tego balsamu i śladów tego balsamu, natrafiłem na muzeum prywatne w Skarszewie, gdzie się okazało, znaleziono balsam jerozolimski tego zakonnika, wyprodukowany aż 150 lat temu. Otrzymałem zgodę, żeby tę buteleczkę zabrać i w laboratorium w Katowicach, na Uniwersytecie Medycznym, pobraliśmy tę zawartość, no i podzieliłem na kilka próbek, między innymi pani profesor Iwona Wawer otrzymała do badania i do analizy. W Katowicach jest badane zawartość na te związki i się okazuje, że te związki są identyczne z recepturą farmakopei szwajcarskiej. Co jeszcze stwierdzono, że poszczególne żywice, składy mają właściwości działania antynowotworowego, czyli potencjalny w przyszłości lek wspomagający leczenie chorób nowotworowych. Czujemy się spadkobiercami tego wielkiego dzieła, jakim jest balsam jerozolimski, franciszkański, prawdziwy balsam jerozolimski. Ma działanie właśnie na te górne drogi oddechowe, na katary, na zapalenie zatok. A przypuszczam, że ma bardzo szerokie spektrum działania i należy pamiętać o tym, że przecież był przez setki lat używany jako produkt do zabliźnienia ran i do tego, żeby te rany nie uległy nadkażeniu.